tak pogodnym i ciepłym weekendzie czas na całkiem sprzyjający nowy nadchodzący tydzień. Dagmara Moranowska, dzień dobry i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogodę w Polsce kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia. Do naszego kraju niezmiennie napływa masa ciepłego i umiarkowanie wilgotnego powietrza z południa kontynentu. Dziś wieczorem, jak i w tej pierwszej części nocy, największe zachmurzenie na północy kraju, jednak bez opadów. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, a na południowym wschodzie okresami zupełnie bezchmurnie. W drugiej części nocy zdecydowany wzrost zachmurzenia na krańcach zachodnich, nad pozostałym obszarem cały czas bardzo pogodnie, a na termometrach od 7 do maksymalnie 13 stopni. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak w nocy, więcej chmur jedynie na Pomorzu, nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, a na południowym wschodzie okresami zupełnie bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem do maksymalnie 22 stopni na Podkarpaciu. Na Kujawach i na Pomorzu wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, zachmurzenie będzie jeszcze małe i umiarkowane, ale niestety druga część nocy przyniesie nam wzrost zachmurzenia. Na termometrach od 9 do maksymalnie 10 stopni. Jutro przed południem w naszym regionie zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże z niewielkimi przejaśnieniami. Po południu nieco więcej rozpogodzeń, na termometrach od 18 do maksymalnie 20 stopni. Na barometrach teraz niewielki wzrost ciśnienia. Jutro 1007 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, w nocy od 9 do 10 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 17 do maksymalnie 18 stopni. Środa zdecydowanie bardziej pogodna, na termometrach w nocy od 7 do maksymalnie 8 stopni, w ciągu dnia od 16 do 17 stopni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, w nocy od 7 do 8 stopni, w ciągu dnia od 17 do 18 stopni. Udanego tygodnia Państwu życzę. Do zobaczenia.